Cześć, witam serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy i zapraszam na kolejny trening z użyciem taśmy. Jeżeli macie dwie, to jeszcze lepiej. Na pewno w zestawie jest kilka, więc będziemy je ze sobą łączyć. Ja miałam zestaw akurat, że wszystkie były podwójne, więc jeżeli macie to taki sam akurat, to mogą być dwie takie same, ale mogą być też dwie różne. Przygotujcie się i zaczynamy. Tym razem macie już trening na dolną część ciała, dzisiaj górna część ciała. Zaczynamy. Zaczniemy w pozycji stojącej. Na razie możemy użyć sobie tylko jednej taśmy. Taśma między naszymi dłońmi, kciukiem przytrzymujemy. Starajcie się, żeby taśma była jak najbardziej płaska, żeby potem nam się nie wbijała w dłonie. Więc tu kciukiem przytrzymujemy, żeby taśma cały czas była płasko. Taśma jest lekko naciągnięta. Z wdechem mamy ramiona prostowane, z wydechem uginamy łokcie i staramy się taśmę bardziej naciągnąć. Kolana mamy lekko ugięte. Barki ściągnięte w dół i zwróćcie uwagę, łokcie są cały czas w tej samej pozycji. Nie przesuwam ich ani do tyłu, ani do przodu. Dociskam je do siebie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ważne jest, żeby przytrzymać ten ruch na chwilę, żeby jeszcze bardziej zaangażować mięśnie. Wdech i wydech. Jeszcze 5 powtórzeń. 5. 4. Pilnujcie łokci, to jest bardzo ważne. 3. 2. I 1. Tym razem ramiona już pracują od barku. Wdech i wydech do góry. Lekko ugięte łokcie. Nie dawajcie za bardzo za głowę, bo wtedy będziecie wyginać kręgosłup. Chodzi o to, żeby taśma była naciągnięta, pracowała górna część ciała. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Nie ma ruchu w odcinku lędźwiowym. Tylko ruch ramiona barki. Wdech na dół, wydech do góry. I jeszcze 5 powtórzeń, jeśli możecie. 5. 4. 3. 2. I 1. Super. Następne ćwiczenie. Cały czas ta sama pozycja, to samo ustawienie dłoni i taśmy. Będziemy rozciągać. Tu jest ważne, żebyście nie wyginali dłoni, żeby nadgarstki były zablokowane. Wdech, taśma jest rozluźniona. Z wydechem naciągamy, trzymając sztywno nadgarstki. Wdech i wydech. Barki w dół, nie unosimy barków. Wdech i wydech. Wdech, wydech, naciągamy taśmę, sztywne nadgarstki, to jest bardzo ważne, bo inaczej będą Was bolały nadgarstki, bo je przeciążycie, a nie będą wcale pracowały mięśnie ramion i klatki piersiowej. Wdech i wydech. I jeszcze 5 powtórzeń, kto może? 5, 4, 3, 2 i 1. Dobrze, teraz taśmę damy sobie pod stopę. Znowu trzymajcie jak najbardziej płasko tą taśmę w dłoni, bo jak Wam się zegnie, to będzie potem niewygodnie, więc jak najbardziej płasko i dociskamy kciukiem. Obracamy tak, żeby dłoń była skierowana do boku
i uginamy łokieć, ciągnąc ramię do tyłu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jak widzicie, cała sylwetka jest cały czas w tej samej pozycji. To jest tylko ruch ramienia i lekko barku do tyłu. Wdech i wydech. Znowu bardzo ważne jest, żebyście usztywniali nadgarstek. Jest zablokowany. Jak z reguły zawsze wam mówię, rozluźnić kolana, lekko ugięte. Kolana tak, ale przy użyciu już taśmy czy ciężarków, ten nadgarstek musi być usztywniony. Wdech i wydech. Świetnie. Jeszcze 5 powtórzeń, kto może? 5. 4. 3. 2. 1. Zmieniamy nogę. Robimy od spodu i obracamy. Wdech i wydech. Ugięty łokieć, ramię do tyłu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Pięć powtórzeń. Kto jeszcze może? 5. 4. Pilnujcie ruchu na dół, żeby był kontrolowany. 3. 2. I 1. Super. Teraz będziemy potrzebować 2 taśm. Połączymy je sobie razem. Mamy 2 taśmy. Przekładamy przez jedną i zaplatamy pętelkę. One potem się łatwo rozłączą. Mam teraz dłuższą taśmę. Lekko naciągnięta, tylko tyle, żeby czuć, że już jest naciągnięta. Teraz z wydechem przed sobą na wysokość barków i rozciągamy jeszcze bardziej. Wdech i wydech. Znowu pilnujcie nadgarstków. To jest bardzo ważne, żeby te nadgarstki były cały czas zablokowane. Nie mamy tutaj ruchu w biodrach, nic nie wyginamy kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Cała sylwetka jest bez ruchu, tylko ramiona. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze 5 powtórzeń, kto może? 5. 4. 3. 2. 1. Super. Kolejne ćwiczenie. Znowu pod stopę. Druga taśma już w przeciwnej dłoni. Teraz ruch do boku. Wdech i wydech. Wdech i wydech. W linii z naszym barkiem do boku. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Tutaj nadgarstek lekko będzie ugięty, ale minimalnie. W dalszym ciągu staram się go jak najbardziej usztywnić. Wdech i wydech. Bez przenoszenia ciężaru ciała. Równowaga na lewej i na prawej stopie tak samo. Wdech i wydech. Jeszcze 3. 3. 2. 1. Czujecie? Przednie mięśnie naszego barku i ramienia. Zmieniamy stronę. Pod prawą stopą, w lewej dłoni. Znowu jak najbardziej płasko. Wdech i wydech. Staram się trzymać nadgarstek i łokieć jak najbardziej w linii z naszym barkiem. Bez rotacji górnej części ciała. Wdech
I wydech. Kolana lekko ugięte. Wdech i wydech. Kto może to jeszcze? 5 powtórzeń. 5. 4. 3. 2. I 1. Super. Znowu zmienimy nogę. Kolejne ćwiczenie, tym razem prawa stopa, prawa dłoń. Stopy na szerokość naszych barków. Trzymamy taśmę znowu jak najbardziej płasko i skłon do boku z uniesieniem ramienia. Wdech i wydech. Tu nie tylko będzie pracowała górna część ciała, ale również mięśnie talii, boczne mięśnie brzucha. Wdech. I wydech. Tak jakbyście chcieli unieść łokieć w stronę sufitu, w momencie kiedy sylwetkę pochylamy do lewej strony. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Sprawdźcie kolana, żeby było lekko ugięte. Wdech i wydech. Jeszcze 5 powtórzeń. 5. 4. 3. 2. 1. Zmiana strony. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Kolana lekko ugięte. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Pięć powtórzeń. Kto jeszcze daje radę? 5. 4. 3. 2. I 1. Znowu zmienimy stronę. Prawa noga trochę do przodu. Znowu mamy w przeciwnej dłoni naszą taśmę. Dłoń skierowana do góry. Wdech i wydech. Uginamy. Wdech i wydech. Starajcie się trzymać łokieć oparty na boku. Tak, żeby górna część ramienia nam się nie ruszała, żebyście nie odwodzili łokcia na zewnątrz. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Nadgarstek zablokowany. Sylwetka wyprostowana. Kto może jeszcze 5 powtórzeń? 5. 4. 3. 2. 1. Zmiana strony. Lewa stopa trochę do przodu. Do prawej dłoni. Wdech i wydech. Łokieć, górna część ramienia blisko ciała. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Sylwetka wyprostowana, nie pochylamy się do boku. Łokieć w tym samym miejscu. Jeżeli ucieka, to nie unoście tak wysoko ramienia.
5 powtórzeń jeszcze, damy radę. 5. 4. 3. 2. I 1. Świetnie. Znowu pod prawą stopę. Teraz mamy sylwetkę pochyloną do prawej strony kolana, lekko ugięte i unosimy. Łokieć do tyłu, dłoń do góry, wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Lekko sylwetka skierowana do prawej strony. 5. 4. 3. 2. 1. Zmiana nogi. Sylwetka lekko pochylona do lewej strony, bez wypychania biodra w przeciwnym kierunku, kolana lekko ugięte i znowu unosimy łokieć. Łokieć odwodzimy do tyłu, unosimy dłoń, wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Nadgarstek zablokowany. Sprawdźcie kolana lekko ugięte. 5 powtórzeń. 5. 4. 3. 2. Czujecie też? Pracują boczne mięśnie brzucha. 1. Świetnie. Taśma w obie dłonie, przytrzymujemy kciukiem i tylko rozciągamy już, trzymając taśmę na dole. Wdech i wydech, pilgujemy nadgarstków. Wdech i wydech. Pięć, cztery, trzy, 2, 1. Spróbujmy na łokciach. Jeżeli macie dwie taśmy tak jak ja, to tą pętlę dajcie tutaj między ramionami, żeby was nie gniotła w łokcie. I rozciągam wdech i wydech. Barki w dół, kolana lekko ugięte, wdech i wydech. Pięć powtórzeń. 5. Czujecie ramiona? 4. 3. 2. I 1. Świetnie. Zróbmy ćwiczenia rozciągające na naszą górną część ciała. Użyjemy do tego taśmy. Ten sam uchwyt. Unosimy wysoko ramiona. Tym razem jak najwyżej za głowę, bo teraz już tylko rozciągamy. Łokcie są lekko ugięte i nie wypychajcie bioder do przodu. Zablokujcie odcinek lędźwiowy, ściągając mięśnie pośladków, a pracujcie klatką piersiową i ruch z barków. Wdech wysoko do góry i wydech opuszczamy. Wdech i wydech. Utrzymajmy tą pozycję. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz prawa dłoń zostaje z przodu. Teraz dajmy za głowę i łapiemy za taśmę. Tylko znowu nadgarstki zablokowane. Wdech i wydech. Tylko lewa dłoń, lewe ramię rozciąga. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze raz. I zmieniamy stronę. Lewa dłoń z taśmą. Dajmy za głowę. Ramię z tyłu. Wkładamy w pętlę. Tu blokujemy nadgarstek lewego ramienia, a prawe ramię prostujemy. Wdech i wydech. Bardzo ważne, żebyście nie wyginali kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, żebyście nie robili w taki sposób, jeszcze gorzej wypychając biodra. Biodra mamy cały czas w tej samej pozycji. Wdech i wydech. Wdech rozluźniony, wydech rozciągamy. Jeszcze dwa powtórzenia. Ostatnie. Świetnie. Ostatnie ćwiczenie już zrobimy bez taśmy. Do pozycji na czworaka. Wyciągamy przed sobą ramiona. Biodra mamy wysoko uniesione. I teraz przy wydechu ciągniemy klatkę piersiową i barki w dół, nie głowę. Z wdechem unosimy troszkę i z wydechem znowu staramy się ściągać barki i klatkę piersiową w stronę podłogi. Wdech unosimy, wydech rozciągamy ramiona, górną część ciała. Ruch dopasujcie do swojego własnego oddechu. Z wdechem do góry, z wydechem klatka piersiowa w dół. Jeśli jest Wam wygodnie w tej pozycji, to możecie pozostać. A kto woli, cały czas może z wdechem rozluźniać, z wydechem rozciągać mięśnie. Trzy, dwa, jeden. To tyle na dzisiaj. Przebijam piątkę. Mam nadzieję, że ćwiczenia z taśmą na górną część ciała Wam się podobały dzisiaj. Jeśli tak, to proszę, czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które piszecie. Dziękuję również bardzo, że dołączacie do programu Wspieram Fitness bez ściemy. Zostajecie fanami, super fanami, a ja w ramach wdzięczności będę dawała Wam wcześniejszy dostęp do nowych odcinków jeszcze przed ich premierą, plus dodatkowe filmy poza planu filmowego, że tak powiem. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia następną sobotę. Trzymajcie się!